dawno? 9 lat, 9 rok idzie. Boże, możemy? Dobrze. Siemanko, Kuba Stemplowski, dzisiaj ze mną Adma, siemano. Cześć, witam wszystkich. Dobra. Szmaragdowa Szczerość to były oczy, a Wraca Późno to była twarz, a teraz już całość. To co będzie dalej? Jeśli chodzi o okładki. Nic już teraz. Jak to? Czarna nic. Będzie? Tak, tak na jak przykład. Kani będziesz wydawała? A kto wie, może. Nie, to bez okładki nie, bo to już było w Polsce. Nie, to tego już nie zrobimy. Już były takie płyty nawet teraz. Kłobo na Fide. Z Białasem. I Białas, o, tak. Te... Mixtape Prosto chyba też był w tej samej formie, a wcześniej jeszcze była płyta Dioxa Stede chyba też była. Od tej płyty nie znam. Znaczy, ja znam z okładki. Bo pamiętam, że to zwróciło wtedy moją uwagę. Wydaje mi się, że właśnie oni jeszcze coś takiego zrobili. No dobra. Nie, nie, to już nie będzie. Ale masz jakieś plany co do okładek dalej? Powiem szczerze, że nie, ponieważ ja mam już tylko plan na jedną płytę, tak jakby, który mam od zawsze tak naprawdę, odkąd zaczęłam rapować, a kiedy ona wyjdzie, to się zobaczy i na nią jakby mam pomysł, natomiast wszystkie kolejne to jest tak naprawdę jakiś tam mój dany moment w życiu, tak, czyli są robione pod wpływem chwili, więc nie wiem, co będzie na następnej, ale na pewno no już nie powtórzę niczego z tych rzeczy, a też przede wszystkim chodziło o to, żeby jakoś tam w świadomości słuchaczy utrwalić też, no nie tylko muzykę, ale też wizerunek, a myślę, że to już jest zrobione, więc nie muszę więcej. Właśnie mogę już trochę powoli jak Kani. Wiadomo, że nie na taką skalę, ale powolutku, troszeczkę tak na nasze polskie warunki. No dobra, skoro przyniosłaś, potrzebny. To jeżeli ktoś... Właśnie, nóż... Macie nóż? Nie wiem, czy mamy tutaj nóż. Nóż? Nie, nie. Że nie. Ale Tomek tutaj będzie służył pomocą, a tutaj w tubie plakat, tak? Tak. Jak zwiniesz do... O tak. O właśnie, to się wykręca. Opanowałam sobie. Wersja limitowana płyty do tego, tak? Tak. Jeżeli ktoś oglądał wywiad Rawicza, to pewnie widział, bo tam też było rozpakowane wszystko. O, dziękuję bardzo, Tomku. Czy jest tego trochę? I teraz mi powiedz tak, co było pakowane własnoręcznie? Ile mieliście roboty z tym? Bo... Oczywiście ta część. Mieliśmy dużo roboty. Muszę przyznać, w najlepszy dzień razem ze mną pracowało jeszcze 6 osób, z czego tego dnia zapakowaliśmy 80 płyt ledwo. Więc naprawdę strasznie wolno to idzie i dużo schodzi czasu, dlatego też jestem bardzo dumna z moich słuchaczy za cierpliwość. Dziękuję wam, ale no po prostu ci, co już dostali, to wiedzą, jak to wygląda i cięcie, pakowanie, potem streczowanie tego wszystkiego, plakaty w tuby. Każdą wlepkę tak samo trzeba było do singla włożyć oddzielnie. Płyty, w tekturki i tak dalej. Więc no niestety, jeżeli chodzi o czas, to troszeczkę zajmuje, ale uważam, że efekt jest na tyle jakby... Opłaca się, no mówiąc krótko, pięknie się na to patrzy, ja się cieszę. Jak ludzie wstawiają na przykład na Instagram, do czego zawsze gorąco zachęcam, wstawiają zdjęcia, że już ją mają na przykład i to wszystko rozkładają, to sobie myślę, było warto spędzić parę dni na przykład, kiedy się ma wolne, to zamiast gdzieś pójść i podpoczywać, to właśnie popracować, aż kręgosłup troszkę boli lędźwiowy od tego, bo tak... Ciekawe hobby no. W sumie, pakowanie płyt. Powiem ci, że tak, a najlepsze jest to, że tak... Na przykład ludzie się ciebie pytają, co robiłeś w weekend, nie? No wiesz, ogólnie od piątku do niedzieli to znajomi do mnie przychodzili i pakowaliśmy płyty i trochę mnie boli kręgosłup i zastanawiam się właśnie, czy przeziębiłam się i to nerki, czy może jednak od tego schylania się. Więc no tak, ale myślę, że to będzie ciekawy kawał historii do opowiadania w przyszłości. A powiedz mi jeszcze, jak kwestia dostarczenia tego, bo domyślam się, że do skrzynki pocztowej to się nie zmieściło. Tego, znaczy myślę, że awiza najczęściej są odbierane przez zamawiających, natomiast do nas to dotarło, konkretnie do Tomka, do domów takich wielkich, ostreczowanych, wymiar był taki. To była jedna, było. A takich przyszło 4, czy nawet więcej.
więcej chyba, bo 4 to się zmieściły w przedpokoju u Tomka, więc już nie weszło. Tak samo było z plakatami, one też były pakowane w takie pudła. Tam chyba po 500 sztuk było w środku, czy jakoś tak? Wiem, że coś w setkach. Bardzo też ciężkie i tak samo trzeba było to przenosić. Znowu do tub oddzielnie przychodziły zatyczki. To też trzeba było potem składać, więc no może to się wydaje, że to tak powinno być szybko wszystko, ale no niestety nie jest. Ale to tym tempem będziecie, nie wiem, garaż musieli na przykład jakiś specjalnie wynająć albo jakąś przybudówkę zrobić u Tomka w domu przy następnej płycie. Znaczy póki co mała manufaktura elfów przyniosła się do mnie, na moje mieszkanie i systematycznie staram się wrzucać kolejne pudełka po zużytych materiałach, ale i tak mój pokój wygląda jak jeden wielki magazyn póki co. Jakoś nie mogę już od miesiąca jeszcze doprowadzić się do ładu, ale powoli, przez to, że też dalej wysyłamy, to gdzieś schodzi i pokój zaczyna przypominać pokój, a nie właśnie jakiś tam, nie wiem, mały zakład, tak, do pakowania na przykład przedświątecznego. Ale moja ekipa jest już wprawiona, także za rok serdecznie zapraszamy, jeżeli chcielibyście, żeby zapakować wasz prezent, to polecamy się na przyszłość. Dobra, przechodząc do płyty, zawsze pytam raperów o klipy. Tutaj trochę to pytanie straciło rację bytu. Czy będą jakieś klipy do płyty? Słuchaj, no nie wiem, wiesz, nie wiem już. Zastanawiam się. No bo, no tak, no zrobiliśmy jeden, potem drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Jeszcze pomyśleliśmy potem, że może siódmy. To może też i ósmy i dziewiąty przy okazji. Do 14. No i właśnie tak potem nam poleciało do 14. Sporo tego. Skąd w ogóle pomysł na to i jakby jaki był cel? Pomysł prosty, bo jakby zauważyliśmy, że to jest smutna prawda, zresztą już o tym wspominałam, bo mnie nie do końca jakoś mocno to cieszy, ale tak jest, że jednak kiedy mamy wizualizację, kiedy mamy klip, no to ten odsłuch jest większy, co zresztą widać, że na przykład kawałki audio, które miały ogromny potencjał, od razu jak się zrobiło do nich klip, podwajają, potrajają te zasięgi, które były przy audio i to nie dotyczy tylko mnie, ale też innych. I no jakby to było celem, żeby dotrzeć do jak najszerszej jeszcze liczby osób, tak? Rozszerzyć to grono, bo są osoby na przykład, które jednak potrzebują, że coś mi się wyświetli, kliknę, sprawdzę, co to takiego. I dopiero tak dotarły do płyty. Więc w zasadzie to... To tak. A coś jeszcze? Bo ty chyba jeszcze był drugi człon tego pytania. Tak, było pytanie skąd pomysł, jaki jest cel? Jaki był cel? To tak, to cel to powiedziałam, żeby jak najdalej móc być usłyszanym. Natomiast, i żeby dzięki temu też, o właśnie, to jest też bardzo ciekawa sprawa, którą zauważyliśmy już później w trakcie, a o której na początku na przykład w ogóle jakby nam nie przyszło do głowy, że może tak się wydarzyć, to jest to, że wiele osób, na przykład dziennikarzy, sprawdziło tą płytę, bo po prostu pojawiały się klipy. Gdzie na przykład nie sprawdziliby jej, czy gdyby była tak po prostu, tak? Jak wysłana jako CD, bo tak niestety bywa. A w momencie, kiedy ona już została wydana, to nagle się okazuje, że osoby nie potrzebowały czasu, żeby jej odsłuchać, bo automatycznie jakby to zrobiły w międzyczasie, tak? Że wracały do domu, co się pokazywało, ja znam tą płytę, ten kawałek znam, nie? Jak tam rozmawiałam z ludźmi. To jest na przykład bardzo fajne i wyszło nam przez przypadek, bo... czasami tak jest, ja nawet tak mam, że kupuje się płytę, a potem czekasz na ten piękny dzień, kiedy będziesz mógł usiąść, jej w spokoju posłuchać. Miałam tak na przykład teraz z płytą Adele, bo przed świętami sobie ją zakupiłam. I cały czas, żeby był odpowiedni dzień, odpowiedni nastrój, żeby był spokój na mieszkaniu, żeby tam nic człowieka nie rozpraszało. I przez to no, w styczniu dopiero ją przesłuchałam. Więc troszeczkę czasu mi to zajęło, a no wiadomo, że single zawsze sprawdza się już wcześniej, jak wychodzą. A akurat w przypadku tej płyty wiele osób mogło ją sprawdzić już zanim jeszcze na przykład ją zakupili, bądź też właśnie przy okazji, bo każdego dnia, nie każdego, ale co dwa dni ukazywał się kolejny numer i mogli sobie go odsłuchać. A nie bałaś się czegoś takiego, że będzie taki efekt przesycenia? Bo klipy co dwa dni to jest duża częstotliwość. Na glam rapie byłaś często. Tak, nie, bo ja już trochę... W drugiej połowie grudnia. No i właśnie, że wiesz, ktoś wchodzi, o Jezu, znowu Adma, o Jezu, Adma, ile można? Bo tak też mogli to odebrać. O tym nie myślałam i powiem szczerze, znaczy w ogóle mój tok myślenia jest inny od myślenia wszystkich osób, które lubią w internecie bardzo tam się wypowiadać
w pewnych kwestiach, więc nie myślałam w ogóle o przesycie, wręcz przeciwnie, że to będzie coś ciekawego. Tym bardziej, że staraliśmy się zrobić tak, żeby każdy klip był inny od następnego i żeby stylizacja była inna, pomysł był inny i żeby ludzie właśnie nie odczuwali na przykład, że oglądają cały czas to samo, Boże, nie wiem, no to w sumie to samo, dobra, nie wiem, to samo miejsce, albo zrobili dwa klipy w tym samym czasie i tak dalej. Tylko żeby to jakoś w jakiś sposób było też ciekawe. Więc no co, jeżeli komuś na przykład to się nie spodobało, bo wiem, że są takie osoby, no to Boże, no to ich problem. No tak, no dobra, powiedz mi, jak to logistycznie wyglądało, nie wiem, zaczęliście te klipy kręcić w styczniu 2015, czy kiedy? Nie, w styczniu 2015 to pakowaliśmy Awra co późno, jeszcze wtedy, rok temu. Nie, no powiem ci, że to było tak, że... No co? Wyszło tak naprawdę bardzo spontanicznie, ponieważ najpierw miały być trzy klipy, i że jeden jeszcze puścimy po płycie, że trzy będą wcześniej, przed, tak? I to miał być właśnie Tramwaj zwany Pożądaniem, Femme Fatale i ostatni, znaczy ostatni, a który był pierwszym, to Skandal. Natomiast w międzyczasie jakby pojawił się pomysł, a może to w sumie Tomek był takim też, no, zapalnikiem, a może byśmy zrobili do wszystkich, co wy na to i tak dalej, jakie mamy możliwości, co możemy zrobić. Więc to wyszło bardzo spontanicznie i tak naprawdę czasu nie mieliśmy tak dużo, jak mogłoby się wydawać, bo mieliśmy tylko parę tygodni, przez co ja każdy czas przed moją pracą, po mojej pracy, każdy wolny weekend, noce czasami też, bo niektóre numery, tam na przykład Młode Lisy, tak, są kręcone w nocy, więc wykorzystywaliśmy każdą porę dnia i możliwości czasowe nas wszystkich, bo no wiadomo, że było do tego zaangażowanych kilka osób, a nie tylko na przykład ja. Ja wręcz przeciwnie, powiedziałabym nawet. Bardziej tylko ewentualnie mówiłam, co mi się nie podoba, albo że chciałabym, uważam, że tak powinno być lepiej. Ale już co do całego ogarniania miejsc i dzwonienia po ludziach na przykład, że potrzebujemy, nie wiem, takiego domu gdzieś tam na uboczu i tak dalej, to ja już się takimi rzeczami nie zajmowałam. Więc przez to, że właśnie czasu było niewiele, a do zrobienia dużo, to mieliśmy naprawdę nawał roboty i pracy i... No, powiem szczerze, to nie był łatwy okres przed płytą, bo jakby ja osobiście, tak, jako raperka i czasami też, no, tam podśpiewująca gdzieś dziewczyna, myślałam, że nagram płytę, no i mam z głowy. No dobra, jeszcze to zrobię. Tak nie działa. No właśnie, no dobra, no jeszcze zróbmy te trzy klipy, bo każdy tak robi, no i dobra. A potem to już niech ludzie tego słuchają, tak? Niech kupują płyty, czy tam przesłuchują sobie na YouTubie, jak jest odsłuch dawany. A tu nagle się okazuje, że no dobra, nagrałam płytę. To było w sierpniu, bo ja miałam teraz taki system jeszcze do tej pory, że w wakacje zawsze zgrywałam do końca wszystko. A tu nagle się okazuje, że no nie możesz siedzieć, bo dzisiaj to musisz na przykład iść do galerii i potrzebujemy takiego i takiego stroju do klipu. Więc... No, kontynuujesz, że tak powiem, pracę nad płytą właśnie od tej strony. No, niektórzy na przykład lubią bardzo kręcić klipy, ale ja po tych 14 już tak trochę potrzebuję odpoczynku, ale chyba to nikogo nie dziwi. 14 to tak jakbyś standardowo policzyła, to 5 płyt można by obdzielić tymi klipami. No ale nawiązując do tego, co mówiłaś, że kręciście, to jakby nie było jakoś strasznie dużo czasu na to, plus ta ilość, to mam pytanie, które się nasuwa i które gdzieś tam się pojawiało w internecie. Czy jakby przez to nie ucierpiała jakość tych klipów według ciebie, bo ja jak oglądałem, jedne są lepsze, jedne są słabsze, moim zdaniem. To się powiem tak, jeżeli na przykład ktoś uważa, że dobra, narażę się, mam dzisiaj taki dzień, nie chce mi się być grzeczną. Jeżeli ktoś uważa, że Syrena to jest klip, który jest zaczerpnięty z telewizji polskiej i filmów przyrodniczych, to myślę, że powinien się głęboko zastanowić nad swoim poczuciem estetyki. I przeżywania w ogóle obrazu, to jest to tak w najlżejszych słowach i uważam, że biorąc pod uwagę, jakie klipy w Polsce wychodzą,
to u nas ponad połowa przekracza, jest po prostu powyżej tego poziomu, bo zdjęcia pod wodą na przykład, połączenie tego wszystkiego, rzeczy, które potrafi w ogóle robić Dawid Cechmeister, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam, to uważam jest coś pięknego, bo te klipy nie są, no na ten przykład, dobra, wezmę sobie na warsztat Syrenę, uważam, że to nie jest klip, którego można się wstydzić, czy na przykład jeszcze, który mi się też bardzo podobał, mój faworyt, Do niebezpiecznej przestrzeni. My to kręciliśmy 3 dni plus 4. dzień. Dawid tam musiał chodzić nad ranem po łąkach i jeszcze nagrywać ten szron, tak, na tych wszystkich roślinkach. I tak samo sekwencja na przykład spadającej jarzębiny, to jest zrobione przez niego, to nie jest wycięte z mashupów, jak to niektórzy robią na przykład, że łączą sceny, które sobie ponagrywali i łączą z filmami, które ściągnęli, nie wiem, z Vimeo albo jeszcze innych miejsc. Ten chłopak musiał tam być, żeby to zrobić, więc wiesz, jeżeli ktoś nie potrafi tego docenić, no to, no cóż, no. Chyba nie chcę bardziej już cisnąć. No ma, też ma problem, tyle, no. No dobra. Więc moim zdaniem Młode Lisy miał być, bo podejrzewam, że też do tego trochę jest ten, one miały być takie uliczne, bo jakby same Szklanki w Górę wcześniej były robione w tej koncepcji i też jakby moim zdaniem to akurat powinno być czymś ciekawym, że jedne są zrobione właśnie tak bardziej, no nawet bym powiedziała, no tak podziemnie, tak? Bo na przykład właśnie Młode Lisy są bardziej w tej konwencji, a inne są zrobione już tak naprawdę, naprawdę pięknie, że no moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, ale z kim nie rozmawiam, to mówi, że no przy niektórych ujęciach w pewnych klipach po prostu opadła im szczęka, nie, jak to zobaczyli, bo to jest po prostu fajnie zrobione, nie, i to nie musiałby być wcale rap. Jest to profesjonalne i trzyma to odpowiedni poziom, więc uważam, że nie ma się czego wstydzić i te 14 klipów nie wyszło nam bokiem na zasadzie, że no to dzisiaj staniesz pod tym kioskiem, a jutro będziemy kręcić pod tamtą klatką, bo na osiedlu mam teraz taką fajną klatkę. Dużo graffiti. No. Dobra, jeszcze się zatrzymam przy tych zarzutach, które gdzieś pojawiają jakby. Chodzi mi o monotematyczność płyty, bo to też gdzieś tam po, nie wiem, drugim, trzecim singlu na przykład takie komentarze wyczytałem. Jakbyś się do tego odniosła? Bardzo jest mi przykro, że macie problemy ze słuchem. Ponieważ, i widzę to coraz częściej, jest to płyta, która nie wchodzi za pierwszym razem. Dużo osób się do mnie odzywa w wiadomościach pisząc, wiesz Ada, na początku hejtowałem tę twoją płytę, ale już słucham jej któryś raz i kurczę, no zmieniłem zdanie, nie? Wiadomo, że nikt nie napisze przepraszam i tak dalej, ale widzę, że ludzie potrzebują więcej czasu, żeby się z nią zapoznać i oswoić, co mnie akurat nie dziwi, bo zauważyłam to już od razu. Natomiast ci, którzy piszą, że jest monotematyczna, wiesz, no ja na przykład tego nie będę rozumieć, gdyż kiedy robiłam tą płytę, od razu z góry założyłam, że będzie ona przedstawiać różne odcienie jakby kontaktów damsko-męskich i jest tam jeszcze oczywiście kilka numerów jakby odbiegających od tego konceptu. I to właśnie ta płyta miała być o tym. Czyli mamy Syrenę, która jest, sobie wezmę, żeby niczego nie przeoczyć. I tak mamy Syrenę, która miała być po prostu numerem zrobionym na koncepcie, opartym na mitologii, na postaci Syreny, tak, która jest postacią mitologiczną, różnych jakby legendach, które są z nią związane, a która jest jakby w tym momencie kobietą, która mówi do słuchacza. I no podmiot liryczny niekoniecznie musi być mną, to pierwsza jest sprawa. I miał być to właśnie numer przede wszystkim taki poetycki, liryczny, który miał być kołysanką, miało się go miło słuchać, z fajnym, miękkim, damskim wokalem. Bardzo taki przyjemny uważam właśnie do uspokojenia się, do zaspienia. Gdy Skrzydła w popiele, szczery kawałek o mnie. Więc chyba tutaj więcej nie trzeba jakby mówić i tłumaczyć. Femme fatale. To jest akurat, mnie to dziwi, bo uważam, że wiele dziewczyn się z tym utożsamia. Mężczyzn wiele też, tylko wiadomo, że nie mówią za dziewczyny. A nagle się okazało, że niby wszyscy są tacy, no jakby to powiedzieć, tradycjonalistyczni i mają problem z tym utworem. Ten w ogóle utwór pisałam, mając na myśli kobiety, które żyją w związkach przemocowych. I
No i może tyle. Jak sobie posłuchacie, to może w końcu teraz ktoś zauważy, że nie jest to o tym samym, co na przykład Syrena. Mitologia. Mitologia jest o osobie, która jest fałszywa. Konkretnej osobie. Też pozostawiam do rozkminienia na Rap Genius. Nic się nie zmienia. Tomek już nie może słuchać. Ja powiedziałam, że dzisiaj będę mieć taki dzień. Nic się nie zmienia. To jest utwór, który mówi o nieszczęśliwej miłości, którą myślę, że nie jeden przeżywa, gdyż żyjemy w czasach, kiedy ludzie wyjeżdżają za granicę. Młode Lisy to jest Braga połączone z różnymi tam przemyśleniami. Anton Delbry to jest o mężczyźnie, który uwodzi kobiety, ale nie ma za tym, że tak powiem, nic się nie kryje konkretnego. Taki bawidamek trochę. Tramwaj zwany pożądaniem, to miała być pościelówa, którą mieliście sobie puszczać, kiedy robicie te wszystkie rzeczy, które udajecie, że nie robicie. Niebezpieczna przestrzeń, to jest natomiast o uczuciu zakazanym, tak? O którym też jakby nie spotkałam się z tym, żeby kobiety o tym mówiły, a chciałam też to poruszyć, bo do mężczyzny, który jest już zajęty, tak? Więc nie jest to fajne. Lity to taki kawałeczek jest ten nasz. Trochę o bucikach, trochę o tym, co się w naszym życiu wydarzyło. O czym mógł być numer z Weną? Nie, ale ja specjalnie, wiesz, bo ja jak dobieram gości, to nie biorę featuringi. Znaczy, nie zapraszam gości tak po prostu, ej, weź mi się, dograj, ale bo... Ale czemu tylko Wena? Bo właśnie on mi pasował do tego utworu, a nigdzie więcej nie widziałam mężczyzny. Oprócz oczywiście tutaj Golden Ratio, gdzie jest refren, tak? Skandal, no to wszyscy wiedzą, bo tu akurat nie, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. I to jest akurat, o tym, co myślicie, że wszystkie inne kawałki o tym są. Ważniejsze niż lęk, to bez komentarza pozostawię, każdy kto słyszał to wie. Grasz ten numer na koncertach? Oczywiście, że nie. Nie, to jest... powiem tak, na tej płycie jest naprawdę dużo szczerych rzeczy, ale na przykład Jimmy Kisto stwierdził, że gdybym ja, nie wiem, gdzieś opisała swoją biografię albo to, co w ogóle tam gdzieś na przykład w ostatnim roku się wydarzyło u mnie prywatnie, to myślę, że ludzie całkowicie by inaczej patrzyli na tę płytę i na te utwory, bo by wiedzieli po prostu na przykład z czym je wiązać, z jakimi wydarzeniami, z jakimi osobami, bo jeżeli otworzysz w domu, do czego cię zachęcam i wszystkich pozostałych również, bo może są, bo wiem nawet, no w sumie nawet wiem, że są osoby, które kupują płyty i na przykład je odkładają w folii, to zachęcam was do tworzenia i we wkładce też jest dużo wyjaśnień, co prawda niepersonalnych, ale które też ukazują to, co jest na tym zawarte, tą treść troszeczkę w innym świetle. No dobra, powiedz mi, bo jakby zrobiłaś tutaj przelot po tych kawałkach, no tak, i musiałam. W większości są oczywiście z perspektywy kobiety i o kobietach. No, a czy uważasz, że słuchacz, który w większości jednak jest chłopakiem, znajduje na tej płycie coś dla siebie? Czy to jest na tyle uniwersalne, że nie wiem, no... Kamil, lat 17, może odnaleźć na tej płycie coś? Moim zdaniem tak, bo prawda jest taka, że raperki słuchają przede wszystkim płyt mężczyzn, ponieważ kobiet dużo... Oni Braga nawijają i o butach, także wiesz. albo jeszcze o innych rzeczach, że nie wiadomo w sumie, o czym jest temat utworu. Ale mi się wydaje, że każdy może tutaj... Przede wszystkim ta płyta może być dla mężczyzn na przykład... też taką, po części przewodnikiem, a po części taką instrukcją może, mapą obsługi? Po świecie. Obsługi nie, na pewno nie, zresztą nie ma takich, tak naprawdę wiesz, że to zawsze, to tylko do urządzeń, do ludzi nie ma instrukcji obsługi, natomiast może im pokazać świat właśnie przeżywany, różne sytuacje też damsko-męskie, i zresztą nie tylko damsko-męskie, przeżywane właśnie w inny sposób i za pomocą też bardzo często innych emocji niż na przykład mężczyźni, więc wydaje mi się, że jak najbardziej każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie, bo tak samo jeżeli ja znajduję w płycie raperów coś dla siebie, a nawijają o rzeczach, które nie zawsze są mi bliskie,
na przykład, nie wiem, o swoich kolejnych podbojach miłosnych, tak? To dlaczego ja, robiąc muzykę o różnych tam zawiłościach, prawda, uczuciowych, nie mogłabym też trafić do odbiorcy, który jest mężczyzną, chłopakiem, ma te 17, nie wiem, nawet i mniej lat, tak? Bo wiemy, że słuchacze zazwyczaj też mają mniej i nie zawsze rosną razem z artystami. Także moim zdaniem nie można tylko patrzeć na tą płytę przez pryzmat tego, że jest zrobiona przez kobietę dla kobiet, bo nie miała taka być zresztą. Niektóre nawet wersy są kierowane wprost do mężczyzn, także myślę, że na pewno znajdą tam coś dla siebie. Dobra, zostając jeszcze trochę przy tej tematyce płci. Jakby, jak zawsze zresztą o płeć. Tak, jak rozmawialiśmy rok temu, to rozmawialiśmy właśnie na temat jakby wizerunku i tego pogrywania kobiecością. I obserwując twój fanpage, obserwując twojego Instagrama, czy to, co robisz teraz, mam jakby wrażenie, że coraz świadomiej i coraz śmielej poczyniasz sobie z tą kobiecością w kwestii jakby promocji i działań muzycznych. Znaczy tak... Wydaje mi się, że są rzeczy, które i tak się nie wydarzą, że tak powiem. Są rzeczy, które mogłabym pokazać, a tego nie zrobiłam. Co mnie zawsze bardzo bawi. Zdjęcie w basenie i opis, myślę, że rok temu by się nie pojawił. Zrobiłam to na specjalnie, bo po prostu mnie rozwala, bo ludzie mi mówią, kasuj te komentarze. Ja mówię, no ale ja nie jestem za tym, żeby jakby wszystko tak prześwietlać i jak mi się coś nie podoba, to blokować ludzi na Facebooku, załóżmy, tak? Czy nie wiem, na Instagramie też różne są bardzo ciekawe wątki. Czasami się zastanawiam, skąd ludzie mnie znają, wiedzą, jak ja na przykład wyglądam, bo twierdzą, że bardzo dobrze wiedzą. Więc to zawsze jest taka ciekawa kwestia. Czy rok temu by się pojawił? Podejrzewam, że nie, ale też rok temu płyta jakby nie mówiła o takich rzeczach, o których mówi ta płyta. Więc nawiązując również do treści, to zdjęcie wtedy... Nie, ja jestem wdzięczny, bo w ogóle screen z tego mi największy zasięg w zeszłym roku na fanpage'u, więc... To czekam na jakieś czekoladki, coś byś wysłał. Nie, znaczy ja to zrobiłam na specjalnie, w pełni świadomie. W moim odczuciu to było śmieszne. Mam nadzieję, że reszta też się dobrze bawiła. No Boże, no jeżeli tak jest, a podejrzewam, że jest... To dlaczego ja mam oszukiwać, że Boże, nie, na pewno tak się nie dzieje, nie, to w ogóle, no. Drugą ręką sprawdź wszystkie single, no i tyle. Dobra. Bo nawet nie wiem, wiesz, jak to bardziej mogę skomentować. Dobra, powiedz mi tak, pojawiłaś się na The Next Best mixtape? Mm, tak, tak. Gdzie jeszcze, gościnnie, co teraz? Jeszcze jedna chyba płyta powinna wyjść. Jaka? Ze mną. A nie wiem, czy będę mówić, bo jak się okaże, że jednak... Nie, będę wytniemy. Mówić. Nie, i tak nie będę mówić. Nie, no ale ja jestem z tych akurat, co nie gadają dużo o rzeczach, które nie wyszły na przykład. Także nie będę mówić. Ale jeżeli tam rzeczywiście się pojawię, to usłyszycie. A z takich rzeczy to raczej sobie robię teraz przerwę. Tam jeszcze wyjdzie parę kawałków, bo są napisane i czekają. Natomiast co dalej, to ciężko mi w tym momencie powiedzieć. No dobra, też tylko na koniec mi powiedz, co dalej ciężko ci powiedzieć, ale znowu 12 grudnia? Następna płyta? Wiesz co, nie, mama mi powiedziała, że co rok płyta to jest za dużo. Nie, może jej w końcu posłucham. Czyli nie wiadomo, czy coś będzie. Znaczy, wiesz co, rok temu też jak z tobą się spotkałam, to mówiłam, że nie mam pomysłu na kolejną płytę i że to wszystko jeszcze jest jakieś takie... Znaczy nie, w sumie mówiłam wtedy, że dwie będą. No to ta druga cały czas jest obiecana i cały czas czyli czekamy. Będzie. No, znaczy z Markuszewskim chcemy zrobić płytę i to już jesteśmy umówieni od tamtego roku właśnie. Tylko ja miałam dużo różnych zawirowań w międzyczasie i... No i ja jestem akurat taką osobą, że potrzebuję spokoju, skupienia, nastroju, żeby pisać. Bardzo nie lubię zwrotek na zamówienie, czasami to robię, ale to jest takie, no... Moje myśli wtedy nie płyną tak, jakbym chciała, żeby płynęły, czyli spokojnie i takim nurtem też, który mi najbardziej odpowiada.
Więc teoretycznie właśnie ta płyta powinna wyjść. No i może jeszcze jakaś... Znaczy, dobra, powiem ci... I znowu zapowiedziałaś dwie. Dobra, nie, inaczej może to powiem. Wszyscy już się śmieją. Powiem to inaczej, powiem tak. Nie wiem, czy wyjdzie long play, bardziej myślę... bardzo bym chciała w duecie popracować i zrobić na przykład właśnie jakąś mniejszą formę, ale z jakimś raperem. Mam kilku fajnych raperów, z którymi nawet już o tym rozmawiałam, więc być może nam coś w końcu się uda. Jak nam się nie uda, to najwyżej pewnie powstanie jakiś fajny numer z tego. Także bardzo właśnie bym chciała troszeczkę się spróbować na takim polu, kiedy jednak z kimś dzielę na kawałku przestrzeń i jest to już z góry zaplanowane, tak? A nie na zasadzie, że zapraszanie gości. Więc może coś takiego bardziej, bo to by było dla mnie nowe doświadczenie i w końcu też bym jeszcze poszerzyła o kolejną nową sferę właśnie no, moją wyobraźnię muzyczną, bo takich rzeczy jeszcze nie miałam przyjemności robić, a chciałabym. No dobra, to ja ci życzę tego, żebyś zrobiła te rzeczy. Czekam na nowy materiał i skoro przyniosłeś płyty na konkurs, to zadaj jakieś pytanie i odpowiedzi w komentarzach. O kurczę, mogłeś powiedzieć wcześniej. To nie, bym... właśnie o to chodzi, że nigdy nie mówię i czekam. A mi zawsze zastanawianie długo zajmuje. Wiem. w takim razie... Ale mam chytry plan w głowie. No. Dobrze, to troszeczkę będzie takie jak zadanie jak z języka polskiego, ponieważ chciałabym, żeby osoba, która ma wygrać płytę, zinterpretowała utwór Mitologia. O. Interpretujcie w komentarzach, płyta do zgarnięcia. I od razu mówię, że to nie będzie, prawda, konkretna odpowiedź, ale ten, kto będzie najbliżej wyjaśnienia, to ten otrzyma płytę. No, macie od publikacji, macie tydzień na podawanie komentarzy. Dzięki bardzo za wywiad. Również dziękuję. Dziękuję. Dzięki. Podobał ci się wywiad? Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Sprawdź też ostatnie wywiady.